z traktatu numer 105 Montfort mówi, jakie są oznaki prawdziwego nabożeństwa do Najświętszej Dziewicy. I mówi tak, że to jest pierwszą oznaką jest, że to nabożeństwo jest wewnętrzne, potem czułe, święte, stałe i bezinteresowne. W tych oznakach jest całe życie chrześcijańskie. Od nawrócenia, od momentu, kiedy dusza się zaczyna nawracać i powoli, rozwijając się, postępuje świętości, osoba, dusza to tego doświadcza. Kiedy zaczynamy się tam nawracać, pierwsze świadectwo, doświadczenie jest, że ja nie mogę żyć na powierzchowie. Muszę zacząć patrzeć to, co jest w moim wnętrzu. Bez tego nie ma życia duchowego. Ale to nie jest wszystko. Nie wystarczy, często słuchamy, ale nasza duchowość trzeba być ukryta, wewnętrzna. To jest prawdą, ale musimy pokazywać. Dziś słuchaliśmy w Ewangelii, jeśli kto wczoraj, przeczytam, aby to było. Kto się bowiem mniej słów moich zawstydzi przed tym pokoleniem wiarołomnym i grzesznym, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie chwale Ojca swego razem z aniołami świętymi. Wczoraj mówiłem o tym spotkaniu wojowników i wracając z tego spotkania w autokarze znalazł się pan Żyd z Izraelu. I tak rozmawiałem z nim i dał świadectwo w autokarze, opowiadając o różnych rzeczach, to co się dzieje w świecie, o pandemii, o mediach, o jakie jest serce muzułmanów i Żydów wobec katolików, chrześcijan. Nie będę o tym teraz mówić. Tylko jedno wydarzenie, które jest bardzo ważne dla nas tutaj, teraz, a rozmawiając tam, będąc z tą grupą z Chorwacji, też mieliśmy możliwość posłuchać jego słowa. I on mówi o tak. Jestem nawróconym ateistą. Pracuję tam w Haifi na jednym uniwersytecie. I nawróciłem się. Zaczynam naśladować Pana Jezusa. Jest z kościoła mariańskiego. I mówi, że pewnego dnia o drugiej w nocy wracał do domu i spędził całą wieczór w jednym domu, gdzie głosił Ewangelię. A wiemy tam, on mówi, dziękujcie Bogu, wy tutaj w Polsce jesteście, nie ryzykujecie, tak żyjcie, My tam nie możemy powiedzieć tego. Tam jest każdego dnia niebezpieczne. Ryzykujemy i ciągle jesteśmy pod jakąś presją. Jesteśmy po prostu prześladowani. Musimy być gotowi każdej chwili oddać życie dla Jezusa. I wracając o drugiej w nocy, ja patrząc tak na niego, ma brodę, jest ciemny trochę. Wygląda jak każdy Arab tam w tych regionach, tam krajach. I mówi mi tak. Wychodząc z tego domu, poczułem taki lęk, jak nigdzie w życiu. Nigdzie w życiu nie miałem takiego lęku. Strach. Ogarnął mnie strach. I zaczynam się tak patrzeć za plecami, jeśli ktoś idzie w moim kierunku. I nic się nie stało. I on mówi, kontynuuję tam chodzić po prawej stronie tej ulicy
I w pewnym momencie zobaczyłem parę osób, mężczyzn, cztery, po lewej stronie. I idą w moim kierunku. I jeden z nich zaczyna, mi się przybliżać. I tak gwałtownie mi się przybliżył, twarzą w twarz, pełni nienawiści i złości na mnie. I zaczyna krzyczeć. Kim ty jesteś? Dlaczego jesteś tutaj? I on opowiada mi, że podejmował decyzję nie mówić nic. Nie będę mówić nic. I on, ten musulman, jeszcze raz. Kim ty jesteś? Dlaczego jesteś tutaj? I w tym momencie z jego wnętrzu poczuł głos tej Ewangelii. Jeśli się ty zawstydzisz przed ludźmi, mnie, mój ojciec zawstydzi ciebie. I on sobie, to są chwile, te wydarzenia w wnętrzu człowieka, I w tej samej chwili on powiedział Jezusowi w sobie, Jezu, ja nie chcę na końcu mojego życia być odpowiedzialny za to, że nie dałem ci świadectwa. I podejmował decyzję powiedzieć na głos, ja jestem chrześcijaninem i wracam z modlitwy. I ten, kiedy docierały ta słowa mocna do tego człowieka, tam za plecami miał laskę taką dużą, taką szeroką, bardzo mocną. Jak ta laska za baseball, bejsbolowa, kij. I powiedział, a wychodząc z domu, poczuł oprócz lęku, strachu, poczuł słowa, módl się do świętego Michała Archanioła. I teraz ten pan, chciał go uderzyć po głowie, a on tak spontanicznie, z ręką zatrzymał, aby go nie uderzyć po głowie. I ten tylko uderzył raz. Ta laska, ten kij po prostu pękł. I wtedy ten musulmanin i on, patrząc na ten kij, i on opowiada półtora minuty, ja i on zadziwiony. On zadziwiony, co się stało, ja też zadziwiony, co się stało. I patrzymy na ten kij i nie wiemy, rozum nam nie daje odpowiedzi, jak jest to możliwe? To jest niemożliwe po prostu. I on wtedy po półtora minucie rozumiał, że tutaj coś jest nadprzyrodzonego. Po prostu kij pękł. I on cały czas się modli. Święty Michał Archaniele, broń mnie, modli się w sobie. Reszta ekipy tam wzięli kamień, aby go kamienować, zabić. I mówi ten Żyd, ten pan, mówi, że żadny kamień mnie nie dotknął. Ten kij, który uderzył moją rękę, ja nie poczułem nic. Znaczy, nie miałem żadnego bólu. Potem przyszła policja i on mówił tam, co się stało, i oni mu nie uwierzyli. Powiedzieli, że jest kłamstwem, oszustwem, że to jest niemożliwe. Jeszcze im pokazał ten kij i oni dopiero wtedy powiedzieli, to jest niemożliwe, a na ręce mu była tylko jedna kropka z tego drżenia i nic mu się nie stało. Dlaczego opowiadam to? Dlatego, że mówię, jeden ksiądz też, rozmawiając z żołnierzami z Ukrainy, jaka jest tam nienawiść, aby on teraz nie odpowiadał, co się dzieje tam na froncie, tylko, że nie mogą się doczekać, aby złapać nieprzyjaciela.
I mówi, że pewnego dnia zniszczyli coś podobnego tęku. Nie jest tęk, I z tego samochodu wychodzi żołnierz rosyjski, trzymając różaniec w ręku. I oni go chcieli zabić, chcieli mu... I doświadczyli w tym momencie, że jakaś siła im nie pozwoliła nic zrobić mu. Po prostu zaczynają z nim rozmawiać i on im opowiada, ten żołnierz rosyjski. Przez chwilę wysłałem SMS-a mojej mamie i ona teraz się modli dla mnie. A ja modlę się na różańcu dla was. To jest moc modlitwy. Żyjemy w takich czasach, że Bóg chce, aby całkowicie zaufać Jemu i Marii. Maria nieustannie mówi o cudach, które będzie dokonywać jak nigdy w historii ludzkości, jak w ostatnich czasach. Bo to, co się gotuje, to po prostu jest niemożliwe. Zostać przy życiu, albo zostać normalni, albo nie zachorować, zostać zatruty i nie wiem cokolwiek. Dlatego tylko to, co nam zostaje, jest wiara. Zaufać całkowicie i modlić się, nieustannie. I to są już te cuda, te przykłady z tej historii życia, jak Bogu jest wszystko możliwe. Oczywiście, że tutaj i będą męczennicy. Pan Bóg i takich przygotuje, aby przelać krew dla Chrystusa, ale większość chyba będzie uratować. Bo doświadczamy teraz, że jest jakieś... Ludzie odchodzą po prostu. Nie tylko odchodzą. Teraz ojciec Józef mi mówi, że otrzymał dziś wiadomość z Francji, że Senat, Izba, zdecydowała, że będą zdemolować, zniszczyć 2800 kościołów Francji. To znaczy, to jest, dlaczego? Bo już od latach, bo oni potrzebują remontu i tak dalej, ale aby budować inną świątynię i wiemy, o co chodzi tutaj. To jest Francja. To jest córka kościoła katolickiego. Znaczy, to się dzieje. Znaczy, jest atak taki, jaki jest. Pod koniec XIX wieku i skończę, bo musimy kontynuować, ale to jest wszystko związane z tym. Pewna pani Helena Blachewska, tak, z Ukrainy, jej mąż z Rosji chyba i tak dalej, żyjąca, mieszkająca w Stanach Zjednoczonych, była członkiem masonerii i miała bezpośredni kontakt z szatanem. Ciężkim okultyzmem była. Napisała list, czyli statutę, znaczy 100 lat wcześniej, 150 lat temu, i powiedziała, że szatan jej osobiście dyktował, znaczy prawo. I powiedział, 100 lat to musi być nieotwieranie. Nikt nie może to otworzyć. W 1972-1973 roku piątym otworzyli to. I w tym tam roku
UN i mediach ówczesnych, no, przeczytali to, ten plan, który teraz próbuje się, już jest no, w trakcie i realizuje się. Jak zniszczyć wszystko to, co jest chrześcijańskie? Bo jak wczoraj mówiłem, szatan nienawidzi Chrystusa, który jest w tobie. A to prawo no, Francji, co to znaczy? Zniszczyć to, co nie jest. To, co jest każdy znak chrześcijański. Rewolucja oktobarska, jak się mówi tam. Tak. Zrobiła to samo. Teraz w imię prawa, bez krwi, zniszczyć wszystko. Ale pamiętajmy, no. Jaką, na której stronie my jesteśmy? Matka Boża. Mogą nas zabijać, no. Ale ona zdeptać będzie głowę nieprzyjaciela. Wierzyć u to, nie wierzyć. Wierzyć. Czas pokaże. I już doświadczamy tego. Ale wrócimy na temat. No. Znaczy wewnętrzna oznaka, pierwsza oznaka tego nabożeństwa, że to jest nabożeństwo wewnętrzne, to znaczy ma swe źródło w umyśle i sercu człowieka. Pochodzi z głębokiej czci wobec Najświętszej Dziewicy. I tak dalej. Potem druga oznaka jest, że ono jest czułe, czyli pełne zaufania do Najświętszej Marii Panny. Czułość, zaufanie. Montfort widzi tutaj to samo. Jeśli to nabożeństwo jest czułe, najpierw wewnętrzne, potem czułe. To znaczy, jeśli mam tą czułość do Marii, tu nie ma możliwości, aby nie zaufać całkowicie. Po prostu muszę zaufać. Może wyglądać, że jest wszystko najgorsze. No i na zewnątrz, i wewnątrz, ale nie ma miejscu, aby nie ufać. I to już wczoraj mówiliśmy. Tam szatan czeka. Moment, gdzie brakuje naszego zaufania. Dlatego święty Jan w swojej Ewangelii mówi, że pierwszym grzechem, a często to nie wyspowiadamy. I to nam siostra Faustyna mówi, Jezus przez nie. Brak zaufania Bogu. Brak wiary. Bo świat nie uwierzył. Oto grzech świata. A my ile drobnych niezaufań mamy w jednym dniu? Jeśli robimy rachunek sumienia, to każdy atak złego ducha, kiedy zaczyna smutek w nas, to już otworzyliśmy trochę no, okno. Nie patrzymy na Boga, który jest moim zaufaniem, lecz patrzymy na tą propozycję nieprzyjaciela. Albo świat, to co mi proponuje, w mediach. Będzie pandemia, będzie wojna, będzie to, będzie tamto, będzie śmierć, będzie choroba. Zostaniesz bez toga. No, wszystko związane z tym pierwszym błogosławieństwem, błogosławieni, ubodzy w duchu. Ubodzy w duchu nie ma lęków, bo nie ma nic swojego więcej. Dlatego niewolnictwo. Oddać to, co wczoraj powiedziałem, że różnica jest między sługą a niewolnikiem. Sługa służy tylko 8 godzin, gospodarz daje na ten czas. Niewolnik nie. On nie ma swojego czasu. Sługa jesteśmy my, kiedy modlimy się różaniec. Pójdziemy tam do sanktuarium, no tutaj Jasna Góra, i modlimy się. I mówimy, oto, Mario, wystarczy się tyle. Niewolnik 24 godziny na dobę myśli o Marii i oddaje wszystko. Oto zawierzy się Jezusowi przez Marię. Oddaje zasługi, umartwienia, posty, modlitwę, dom materialny, rodzinę, męża, synów, żonę, przeszłość, przyszłość, teraźniejszość, wszystko.
Jeśli chce coś dla siebie, musi w pokorze serca powiedzieć: Mario, czy zgadzasz się ty z tym? Dlaczego prosić o Marię? Mario, czy ty się zgadzasz z tym? Bo ona widzi, jaki jest plan Boży dla mnie. Ona widzi, jaki jest plan Boży, plan wobec ludzkości i wobec mnie. Ale matko, ojciec mój jest daleko od kościoła, 60 lat jest poza kościołem, jedną nogą w piekle. Jak nie modlić się dla niego? Czy Maria lepiej wie ode mnie, czy nie? Jeśli ja uważam, że ja muszę się modlić, aby się mój ojciec nawrócił, i proszę Boga teraz, aby się nawrócił, jestem zdenerwowany, jeśli nie otrzymam tą łaskę, to jest pycha. Innymi słowami, ja lepiej wiem od Boga i Marii. A Maria mi mówi: synu, jeśli mi oddałeś wszystko, dlaczego wątpisz, że ja ci nie udam 100 razy więcej? Bądź cierpliwy, zaufaj mi. Zaufaj mi. Pokażę ci więcej, niż ty możesz pytać mnie. To jest zaufanie, którego potrzebujemy. Dlaczego mówię o tym? Bonhoeffer mówi o tym. Bonhoeffer mówi o tym. Doświadczając w życiu swoim to. Bo pochodzę z rodziny, która jest, no, ojciec, poza kościołem był. Dziś, jak dziecko z mamą modli się na różańcu codziennie. A bez Boga rozbita rodzina. Wszyscy daleko od Boga. I po nawróceniu mojemu modliłem się, pościłem, modliłem się, ofiarowałem przez 7 lat. Nic się prawie nie stało. I pamiętam, byłem w nowicjacie i Bóg mi przemówił, widząc, że moje modlitwy są pełne troski. Nikola, a gdzie jest twoje zaufanie tutaj? A czy ty ufasz sobie, że twoje modlitwy, twoje posty będą zmienić coś? Oczywiście, że może. Nie chodzi tutaj o to, że nie trzeba się modlić albo, nie wiem, pościć i to. Tylko to, co robię, na jakim stopniu zaufania jestem. Z jaką miłością ja to robię. Z jaką zaufaniem ja modlę się. I potem przemówię do mojego serca tymi słowami: Nikola, kto jest zbawiciel twojego ojca? Ty czy ja? I tak mnie to mocno uderzyło, że powiedziałem na głos taka słowa uwalniająca. Natychmiast, kiedy powiedziałem, ta słowa jakby tona odeszła ode mnie. Powiedziałem na głos: Panie Boże, niech wszyscy skończą w piekle, ja nie będę się modlić więcej dla nich. Tak powiedziałem. Niech wszyscy skończą w piekle, ja nie będę się modlić dla nich więcej. I odeszło. I wtedy zobaczyłem, że brakowało mi zaufania i miłości w tych moich praktykach wewnętrzno-zewnętrznych. A każdy z nas ma ten problem. Dużo jest troski. Dużo nas szatan tutaj niszczy. No. Przez swoje propozycje i natchnienia. 3 miesiące później pierwszy śluby w kościele, połowa mszy świętej, wychodzę za ołtarzem, ubrany w sutanie. Ojciec spojrzał na mnie i otrzymał łaskę nawrócenia. Fum! W jednej chwili. Z Chorwacji do Włoch pojechał niewierzący, wracał do Chorwacji wierzący. Bratowa, matka, piszą SMS-a. Ja nie wiem, co ze swoim ojcem dzieje, ale nie jest ta sama osoba. Ale powiedziałem: Boże, ja nie będę więcej robić tak.
To jest zaufać. W czym? I Montfort mówi, jest ono czułe, czyli pełne zaufania do Marii, zaufania dziecka do najlepszej matki. Doskonałe nabożeństwo do Najświętszej Panny sprawia, że dusza ucieka się do niej we wszelkich potrzebach ciała i ducha. Wszelkich potrzebach. Z wielką prostotą, z ufnością i czułością. Kiedy jest wielka prostota, wielka ufność i czułość, szatan tu nie ma dostępu do naszego wnętrza. Jeśli nie mamy zaufania, co się dzieje w naszym wnętrzu? Ja często mówię, nie rozmawiajcie z szataniem. Ale ojcze, nie rozmawiam. Potem, a jakie są owoce tych myśli, które was nurtują? Potem jest smutek, jest lęk. Skąd lęk? A nie może być lęk od Boga. Nie może być zamieszanie w głowie od Boga. Bóg nasz jest Bogiem ładu. Porządku, miłości, łagodności. Przemawia do nas, no, z czułością. A nieprzyjaciel zostawia ślady takie, jakie zostawia. Oczywiście, że jest trochę troskie, musimy się martwić, ale trzeba poznawać, gdzie jest granica. Bo on tam atakuje. Także błaga tę dobrą matkę o pomoc zawsze. Wszędzie i w każdej potrzebie. I teraz robi listę, gdzie jest i na czym powinniśmy pracować. Czyli matka po tym zawierzeniu robi to sama, na sposób tajemniczy. Otwiera nam oczy duszy, aby zobaczyć, że bez niej nie damy rady, że ona nam pokazuje. Ona jest mistrzynią życia duchowego. Ona nam pokazuje, gdzie błądzimy i na co trzeba mieć uwagę. W wątpliwościach. Prosi ją o światło. Kiedy mamy wątpliwości, ile trwamy w tych wątpliwościach? Każdy niech teraz przemyśli. Rozważa w swojej głowie, no. Syn nie wróci nigdy więcej z domu. Jest poza kościołem, na przykład. Mąż nie wróci, no. Robi to, żona tam zdrada, nie wiem, cokolwiek. Nurtują nas myśli te. To, co wczoraj powiedziałem. A co jest ważniejsze? Aby się on uwolnił z alkoholu, jeśli jest uzależniony od seksu, jak możesz mieć pretensje, mówić, uwolnij się z tego? Czy możesz powiedzieć opętanej, zniewolonej osobie, zrób ci rybu, ci ryba i będziesz wolna? Nie funkcjonuje to tak. To każdy lekarz ci powie, że bez leczenia nie dasz rady, nie zostaniesz uwolniony od papierosów. Teraz nie mówię o łasce, jakąś, jeśli łaska przyjdzie, albo jest ważniejsze zbawienie jego duszy. Zbawienie duszy jest ważniejsze. To jest znakiem, że ja jestem przywiązany na swoje, że mam swój kredo, że nie myślę, że myśl Jezusa Chrystusa nie jest we mnie. Że jest jakieś moje przekonanie, moje życie musi wyglądać tak. Moje małżeństwo musi wyglądać tak. Dziecko musi robić to, jak ja powiem. Picha. To jest picha. Nic nie będziemy rozwiązać w swoim życiu. Bóg nas chce wolne. Ile te problemy będą trwać? 50 lat max. I potem... Próba Abrahama. Wracam, bo bardzo jest ważna. Nie skończyłem wczoraj. Otrzymał ten dar.
Prosi Bóg Abrahama, wróć mi tego daru. I zaczyna przeżywać. Jak to teraz? Nas nie będę Bóg pytać. Nie będę nas pytać, coś takiego zrobić. Ale pamiętam, kiedy przeżywałem tą próbę, jak kleryk. Ale ta historia może być wam światłem. Kiedy przyjdą, albo mieliście już takie próby, co robić? Jak się zachowywać? I nie widziałem, wracając do swojego pokoju pewnego dnia, spojrzyłem na krzyż. Wszystko do tej pory było normalnie. Jest związane z moim ojcem, z nawróceniem mojego ojca. Nigdy od mojego nawrócenia do nawrócenia mojego ojca w kościele w Owoszech nie miałem żadnych problemów. Wracając do domu na wakacje do Chorwacji, byłem tak przekonany, że wszyscy byli przeciwko. Namawiali mnie, zostaw to, po co ci to, możesz tak i tak mieć, nie wiem, kobietę, pić alkohol, wszystko to, co i normalnie ludzie robią, bo taki jest Kościół, no. Ale ja miałem takie mocne przekonanie, że mocniejsze siła Boża była i łaska Boża mocniejsza niż to, co no, szatan mnie próbował no, stawić truciznę do mojego serca, no. I ojciec się nawrócił, dopiero wtedy zaczynałem moją próbę. I jedna z tych mocnych prób wyglądała tak, wkrótce, bo trwała parę lat. Chodzi o to, że pewnego dnia wracam do pokoju, patrząc na krzyż, czuję słowa, które kiedyś miałem w swoim wnętrzu, po nawróceniu. Nikola, czy chcesz zostawić wszystko i pójść za mną? Dziewczynę, pracę, rodzinę, państwo. I wszystko, co jest związane z tym. Syn pierworodny i tak dalej, i tak dalej. Odpowiedziałem. 10 lat później słyszę to sama słowa. Jestem klerykiem, brakuje mi parę lat do kapłaństwa. W międzyczasie, nie widząc, co się dzieje, bo to są subtelnie gry szatańskie i on nie pokazuje się. Szuka, aby zamieszać, aby nas prowadzić błędną drogą. Skąd herezje? Osoby, które głoszą herezję, oni są przekonani, że to jest to. A kiedy się urodziła herezja? Pewnego jakiegoś tam dnia. Ja nie widziałem to, co mi Bóg pokazuje przez tą próbę. Abraham widział tą próbę. Teraz widzę, że boisz się Boga. Że jesteś gotowy zrobić wszystko. Nawet zabić swojego własnego syna. Bo ja tak ci powiedziałem. Ja, Pan. I tego dnia patrząc na krzyż, słuchając te słowa, zaczynam się pocić. Naprawdę pot. I uciekłem z pokoju. Parę miesięcy nie mogłem się modlić. Znaczy, zaczynam się modlić, jak echo wracają te słowa. Zaczynam mieć kryzys. Boże, czy to jest Ciebie, czy to jest szatańskie? Jak teraz? Boże, jeśli mnie Ty powołujesz, jak zostawić tą drogę teraz? Wszyscy mówią, że nie wolno zostawić to. O co chodzi tutaj? I zaczynam no, przeżywać. Możecie jeden kierownik, drugi, trzeci, spowiednik, nie wiem. Trwaj i modlić się. Nie analizuj teraz. Byłem w takim stanie, że modliłem się, aby
ojcowie w formacji napisali mi na końcu roku, że nie jestem dobrym kandydatem do kapłaństwa. Im bardziej ja się modliłem, to aby oni mi napisać, idź, wracaj do domu, oni wszystko pozytywnie. Jeszcze gorsze to powoduje, bo nie ma światła tego, którego potrzebujesz. Jest tylko ktoś ci mówi na zewnątrz. O tym mówi święty Jan od Krzyża i święci. No. I kilka lat to trwało i widziałem, jak mój kark, jak moje serce jest twarde. Powiedzieć na głos to, co Abraham powiedział. Maria, niech mi się stanie to, jak Ty chcesz. Dopiero kiedy powiedziałem na głos, Boże, zostawiam to wszystko. Bóg mi zostawia tylko trochę światła w głębi mojej duszy, miłość, a to światło znaczyło miłość do kapłaństwa. Tylko to mi zostawia. Wszystko było przeciwko. Nie tylko, lecz kobieta przyszła. Kobieta przyszła i proponowała mi małżeństwo międzyczasem, że się zakochała we mnie. To dodatkowy krzyż dla mnie był. Nie dałem powodu, nie chciałem, bo miałem cel. Chciałem być kapłanem, bo kocham to. Widziałem, że mi Pan Bóg od samego początku stawił miłość do tego. Ja chcę tego. Ale wokół mnie i we mnie jest burza. I moment tego dnia, kiedy powiedziałem na głos, Panie Boże, dobrze, bo nie mogłem sobie więcej walczyć z Nim. Walczyłem z Nim i powiedziałem, Ty wiesz na głos teraz. Bo to jest był proces. Od tego dnia, gdzie przyszła myśl, nie mogłem w ogóle myśleć o tym. To powodowało mękę, pot. Poczułem się. Tak mocno to było. Do tego momentu, gdzie powiedziałem, dobrze Boże, jeśli Ty chcesz, Ty wiesz, że ja kocham i chcę być kapłanem. Ja se w imię Twoje teraz wyrzekam tego daru kapłaństwa. I kiedy powiedziałem to, tylko mi przyszło światło tego daru kapłaństwa. I widziałem, że ten dar był ważniejszy niż dawca. Znaczy dar. Trudno mi było odejść z tej drogi z powodu Jezusa Chrystusa, który jest większym. To jest tylko dar. Nikola, możesz umrzeć za 5 minut. Nigdy nie będziesz kapłanem. I co? Jakie światło. Teraz mówiąc o tym, mam lęk, gdyby nie zrobił ten krok. Umrzeć w takim stanie i stać przed Bogiem. Czy nie by mi powiedział słowa z Ewangelii? Nie poznam Cię. Ale Jezu, ja głosiłem w imię Twoje. Modliłem się w imię Twoje. Nie poznam Cię. Bo masz. Ważniejszy jest dar niż ja. I Bogu dzięki, że się tak stało. Oto próba Abrahama. Maria nam pomaga tutaj. Zobaczyć to, co jest najważniejsze. To jest pierwsze przykazanie. Kochaj Boga, a idole, które są w sercu Twoim, z pomocą świętego Eliasza, świętego Jana Chrzciciela, zniszczyć trzeba. A tyle jest idolów w naszym sercu. Zacząć teraz niszczyć to. Fałszywe maskę, fałszywe obrazy Boga, fałszywe maskę, które nakładamy. Grzech i to wszystko, co jest związane z tym, trzeba pracować nad tym. Maria nam pomaga. To jest zawierzyce. Ona szybko robi. Szybko robi.
Dlaczego robi? Wczoraj mówiliśmy, często wracam na ten fragment Pisma Świętego. To jest nasze powołanie, to jest nasza misja i to jest misja najpierw była Maryi. Pamiętamy, kiedy przyszły do świątyni święty Józef i Matka Boża z Dzieciątkiem Jezusem i spotkali się z Symeonem. Symeon ich pobłogosławił i rzekł do Maryi. I teraz wiemy tą pierwszą część tego zdania. Oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A twoją duszę miecz przeniknie. I często kojarzymy to. Twoją duszę miecz przeniknie, patrząc, oto matka bolesna. I trzeba tutaj płakać, narzekać, nie wiem, cokolwiek. Nie chodzi o to tylko. Chodzi, aby rozumieć to słowo. Twoją duszę miecz przeniknie. Miecz w Biblii jest znakiem Słowa Bożego. To Słowo Boże. Tylko na naszą duszę może poranić Słowo, Duch Święty. To jest miecz. Naszą duszę, to jest, my jesteśmy tam. Moją duszę miecz przeniknie. Czyli Słowo Boże, jeśli medytuję. Duch Święty napełni moje wnętrze. I teraz druga część tego zdania, która jest ważna i bardzo ważna, zwłaszcza w tych czasach, w których żyjemy, jest taka, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Co znaczy to? Aby na jaw, najpierw, kiedy jesteśmy daleko od Boga, co mówimy często? Panie, mam grzechów. Dziś, kiedy rozmawiamy, z kimś, słuchaj człowieku, idź do spowiedzi. To dla mnie nie jest grzech. Oczywiście, bo on ma prawdę, ma rację. Pół rację. Nie widzi całą prawdę. Bez Ducha Świętego nie może widzieć. Taki szatan nie chce się manifestować, jeśli jest w ciele człowieka. Ukrywa się. Tak i my. Kiedy zaczynamy się nawracać, to bolesny jest proces. Bo Maryja mi przez to zawierzenie pokazuje, co muszę usunąć z swojego serca. Ona nosi miecz. Oto Nikola, matka twoja pod krzyżem. Weź mnie do swojego domu. I kiedy Maryja króluje, ona mi pokazuje. Nikola, tu jest dar ważniejszy od mojego syna. Jakim kapłanem będziesz? Zero. Jakim chrześcijaninem będziesz? Nie ma owoców tutaj. Na krzyż musisz to. Musi być ubóstwo. Do końca. Aby na jaw wyszły. Nie tylko to jest dla mnie, że mi Maryja pokazuje, co jest we mnie. Oto teraz misja nasza, chrześcijańska. Wracamy z rekolekcji. Tylko ja nawrócony. Wy, ty. Wracacie do domu, wszyscy daleko od Boga, albo żyją jakąś wiarą tradycyjną, siedząc na dwa krzesła jednocześnie, na dwóch krzesłach jednocześnie. I co się dzieje? Wy wracacie pełni Ducha Świętego. Chodzicie do domu, gdzie jest duch, albo demony, duchy różne, już na wakacjach, bo was trzymają. I wy z nowym duchem, z tym mieczem w waszym wnętrzu przychodzicie, z tym biczem. Wracacie do domu nieprzygotowani i nie znając, że będzie bałagan teraz. Zaczyniają wszyscy przeciwko was. O, ty jesteś nawiedzony, nawiedzona, jesteś fanatykiem, jesteś taki. I on da, naprawdę, może być, że jestem. Nie chcę być taki, aby mieć święty spokój. A Jezus nie obiecał pokój.
On mówi po zmartwychwstaniu: uspokójcie się. Daję wam mój pokój w prześladowaniach. Ale na innym miejscu mówi: nie przyszedłem, aby dać wam spokój, lecz miecz. Ojciec będzie stawać przeciwko syna. Brat proti synowa przeciwko teściowej. I tak dalej, i tak dalej. Muszą się manifestować duchy ukryte w sercu naszych najbliższych i w sercu tych osób, które spotykamy. Jeśli nie robimy tak, jaka jest różnica między mną a buddystą, faryzeuszem? Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż ta od tych, którzy nie poznają mnie, jaka wam nagroda? Żadnej nagrody nie ma. Bo to i poganie robią tak. To jest nasz obowiązek. Rozoznawać i demaskować duchy. Grzech, ducha, demony. Grzech, ducha, demony. W moim wnętrzu potem ja będę widzieć, co się dzieje, i otwiera mi Bóg oczy, aby nie patrzeć tylko ten świat materialny, to jest, co jest na zewnątrz, lecz to, co jest ukryte w duszy człowieka. W wątpliwościach prosi ją o światło. I teraz nasze wątpliwości zaczynają. No. I widać, czy ja mam ducha czułego i zaufania. Ile potrzebuję czasu, aby wyjść z tych wątpliwości. Przyjdzie mi wątpliwość, ojciec twój umrze w grzechu ciężkim i pójdzie do piekła. A kocham go i kocham ojca mojego. Ono, chcę mu dać życie dla niego. I teraz mi przyjdzie myśl. Czy ja analizuję? Bo szatan mi głosi. On pójdzie do piekła. I teraz korzysta ze Słowa Bożego. Modlcie, on pójdzie do piekła, modlcie, trzeba puścić. I jeśli tutaj nie ma rozoznania, to my może prowadzić błędną drogą. Dlatego rozoznawać, jakie są owoce tego. Czy są owoce Ducha Świętego, które mi przychodzą te myśli, czy owoce złego ducha. Ewangelie opowiadają o tym. I często te wątpliwości nurtują. My rozważamy, podejmujemy niedobre decyzje. Kolejny owoc jest smutek. To nie może być od Boga. Ojciec mi skończy w piekle. Gdzie jest tu zaufanie? Jednocześnie muszę mieć świadomość, ale tu muszę robić dystans, że on ma wolną wolę i rozum, że sam może podejmować w momencie śmierci, powiedzieć Jezusowi: ja cię nie chcę, chcę do piekła. To ja muszę mieć świadomość to. To jest dogmat. On może sam swoją wolą, znaczy zdecydowany, pójść do piekła. To jest inna sprawa teraz. Ja to wiem tak, że jest. Mówiłem teraz o tych subtelnych, tych ataków złego ducha, który nam nie pozwala natychmiast tak szybko widzieć i rozoznawać to wszystko. Wątpliwość skończy on tam. Potem smutek, potem ciężar jakiś, troska nad nienaturalna i tak dalej, i tak dalej. Osoby kończą tak na depresji, na psychotropach, bo nie dają rady. Nie wiedzą, co się dzieje. Potem zaczynają widzieć szatana i nie tłumaczą to na sposób duchowy. Jak tłumaczą? Że ja coś z moją głową nie jest tak.
W ogóle nie wierzą, że istnieją sprawy duchowe. Idźcie wszyscy na egzorcyzmy, aby uczestniczyć na egzorcyzmach, aby widzieć, co się tam dzieje. Tam jest życie duchowe prawdziwe. I tak dalej. No. W wątpliwościach proszę o światło. Jak praktykować to, co jest istotą tego nabożeństwa? Że wszystko trzeba robić przez Marię. W Marii, dla Marii, z Marią. Przychodzą wątpliwości. Montfort nas uczy. Teraz on mówi tak. Jeśli chcemy robić coś przez Marię, musimy przed każdym czynem, cokolwiek robimy, wyrzekać się swojego światła. Swojego ducha. Na przykład zaczynam jeszcze modlić na różańcu. Oczywiście, że ja mogę modlić się i nie prosić Marię. Montfort często mówi w swoich dziełach, to nie jest potrzebne. To, co ja proponuję, jest chodzić drogą pokory. Wyrzekaj się. Mario, teraz się wyrzekam swojego ducha, jak odmawiać różaniec. Proszę Cię, Matko. Proszę Cię, niech daj mi swój dar modlitwy. Kontemplację. Aby przez Twoje serce wrócili teraz 2000 lat temu do tego miejsca, gdzie Archanioł Gabriel przyszedł do Ciebie i zaczynacie rozmawiać. Jeśli ja proszę Marię codziennie o tą łaskę, czy nie Pan Bóg nie będzie pobłogosławił to moje szukanie, to moje pragnienie i nie udzieli mi, aby być w obecności jej i patrzeć i doświadczyć przez jej serce to wszystko, co się dzieje. Albo kiedy robię sam to. I mą formułę wyrzekaj się. To jest tylko przed różańcem. A celem jest nauczyć się wyrzekać nieustannie i prosić pomoc Marii. Nawet do tego punktu, gdzie Montfort mówi oddychać Marię. Albo innymi słowami zjednoczenie Twojej duszy z duszą Matki Bożej. Niesamowita łaska. Czy to jest możliwe? Oto zawierzyć się Jezusowi przez Marię. A tam, gdzie jest Maria, nie jest tylko jeden Bóg, jest Ojciec, Syn i Duch Święty. Maria nam daje równowagę. Gdyby teraz zrobili ankietę, jaka jest Twoja relacja i tylko postawić trzy pytania. Jaka jest Twoja relacja z Ojcem, z Synem i Duchem Świętym? Każdy by odpowiedział na swój sposób. Chyba 80% by powiedzieli, no, Pan mój, no, mam relację najwięcej z Jezusem. Do Ojca, no, modlę się, kiedy modlę się na Ojcze Nasz. Do Ducha Świętego, kiedy modlimy się hymn Vieni Creator Spiritus, przyjdź Duchu Święty. Czy to jest wieczność? Czy tu nas czeka taka powierzchowność wieczności? Maria mi pomaga. Szybko zmienić moją relację z Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Aby jedna równowaga była w tym. Jak się to stanie? Tylko jeśli uwierzysz. I zaczniesz robić to, co Ci Maria proponuje. Chodź tą drogą pokory. To jest tylko jedna praktyka. I teraz to jest robić tak przed modlitwą Różańca Świętego. Wróćmy do tych wątpliwości. Zaczynam wątpić, walczyć.
Już widzę, że jest jakaś troska, jakiś ciężar nade mną. Widzę, że jest smutek. To nie jest tylko rada dla was. Obserwujcie osoby, które żyją pod waszym dachem, które spotykacie. Co mają w oczach? Oczy są, no, jak się mówi, dzieciaki, dusze, no. Jedna rada. Co cię nurtuje? Dlaczego wasze serca nurtują się? Mówi Jezus do uczniów. Dlaczego smutni jesteście? No. Szatan ten sprytny, oszust, próbuje. Im bardziej mamy świętości, tym bardziej atakuje. Kiedy jest ten smutek i tą wątpliwość, Maria mówi, rzekam ze siebie, pomóż mi. Potem druga praktyka, być w Marii. Montfort mówi, uciekaj się tam. Bądź w Marii. A co Matka Boża mówi ostatnich 100 lat w objawieniach? Jak prawdziwy pedagog zaczyna mówiąc tylko raz w miesiącu, aby poświęcić siebie samego w sercu niepokalanej. To nieustannie potrzebujemy robić tego. O tym później. No. W wątpliwościach prosi o światło. Na bezdrożach o wskazanie właściwej drogi. W pokusach o pomoc. W słabościach o siłę. W upadkach o podźwignięcie. W zniechęceniu o otuchem. W skrupułach o radę. W krzyżach, pracach i przeciwnościach życia o pocieszenie. Wreszcie we wszystkich dolegliwościach jest Maria stałą ucieczką takiej duszy, co nie potrzebuje się obawiać, że dobrej tej matce zbytnio się narzuca lub naraża się Panu Jezusowi. Oznaka, druga oznaka prawdziwego nabożeństwa jest czułość, czyli zaufanie do Marii. W tych krzyżach, to są znaczy części naszych przeżywaniach, ta negatywność, która nas jest w nas i wokół nas. Maria nam daje zaufanie. Współpracując z nią przez praktykę wewnętrzną będziemy sami doświadczyć tego. Montfort mówi, jeśli duszo będziesz wierna tym praktykom, sama doświadczysz. Bo jesteś unikatem. Jesteś unikatem. Bóg jest na sposób specjalny. Jesteś i masz przywilej. Jeśli Matka Boża ma przywilej, no, być w niebo wzięta albo poczęta bez grzecha pierworodnego, ty też masz przywilej być ochrzczona, rozoznawać te duchy i oddać się na taki sposób, nic nie zatrzymając dla siebie. I jeśli chcesz zatrzymać to, coś dla siebie, to już jest znakiem, że tam coś jest ukryte. Tam trzeba pracować. Stać przed Jezusem, Jezu, zrób operację. Mario, przez Marię wszystko to. Czas szybko leci. Aby nie męczyć was, chyba wystarczy to godzinka. No. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.